Hej, moi kochani, witam was serdecznie, tutaj Hanta, kolejny odcineczek z 911 Operator. I co? Jesteśmy dalej w Albuquerque, oczywiście robimy sobie karierę, nie fabułę, ale karierę. I dobra, co my tu mamy do dyspozycji? W tym momencie tak, mamy jakąś jedną wyleczoną chyba policjantkę. Co, jak, kurde, się ona nazywa? Nie, czy to jest gość, to jest tylko... Okej, okay. Nie wiem, bez zarostu to nie poznałem. Martin Niederleitner. Gorszego nazwiska mieć nie mogłeś, chłopie. Damy mu pistolet, oczywiście. Tu mamy ognioodporny kombinezon. Mam wrażenie, że czasem dostaje jakieś rzeczy. Zdamy na przykład... Dajemy do tej jednostki temu kolesiowi. Ognioodporny kombinezon. Mamy 34,5 tysiąca. Więc tak, na niby można by to kupić na co? Motocykl najwyżej. Więc myślę, że fajnie by było poczekać na coś innego. W ogóle tutaj, co my tu nie mamy? Pościgowe auto policyjne, jakiś nieoznakowany pojazd policyjny, rowery. W sensie motocykle dwa kosztują 20 tysięcy dolarów, a rowery... Nie, rowery 5 tysięcy, przepraszam, ten kosztuje 7,5. Czy za 5 tysięcy możemy mieć, kurwa, patrol policyjny na rowerach. No nie wiem, czy to jest taki w ogóle sens. Mamy w ogóle motocykl medyczny, to by było spoko w sumie, 20 tysięcy. Moglibyśmy kogoś takiego przydzielić, zresztą mamy dwóch wolnych medyków. Zróbmy tak, kupmy za tym ten motocykl medyczny. Damy sobie nową jednostkę. Aha, jednego gościa nam potrzeba, no dobra, no to służby. Tak, 82%, ale 56% tylko tego, albo 76% i 60% pierwszej pomocy. Dobra, może nie jest jakiś tam wybitnie zróżnicowany, więc zrobimy to tak. Okej, ciekawe, że się tak podzieliło dziwnie. Są, rozumiem, nowe jednostki, tak? Nic więcej na razie nie kupimy. Po prostu strasznie wszystko jest drogie, tak? No kurczę, tu mamy helikopter w ogóle, nie? Wow. Będziemy mogli latać helikopterem, ale to kiedyś. Na razie mamy w ten sposób się to przedstawione. Mam nadzieję, że też w innym mieście będziemy po prostu jakby, nie wiem, więcej zleceń robić, więcej tej kasy. Może to kwestia tego, że wiecie, im więcej musimy dłużej siedzieć w danym mieście, to tym więcej jesteśmy więcej kasy w stanie uzbierać i dzięki temu będziemy mieli lepsze rzeczy. Dobra, możemy sobie kupić, słuchajcie, defibrylator w ogóle. Możemy kupić sobie apteczkę jedną i możemy sobie kupić defibrylator 5000. Dobra, to drogie, drogie. Weźmy tą apteczkę, mu przynajmniej dajmy. I tu jeden gość nie miał wizy... A, czekajcie, zaraz sobie kichnę. Okej, okay. Już. Jeden gość tu nie miał wizy pistoletu. Moglibyśmy mu coś dać. Może w zamian za to kupmy strzelbę jakąś i... No właśnie, tutaj na przykład nie mają za specjalnie. Dajmy tej babce strzelbę, a temu kolesiu wydamy pistolet. Niech będzie to w ten sposób i zacznijmy. I tak, kurczę, się wyłuskaliśmy znowu z kasy, no ale co zrobić? Dobra, zrobimy tak. Poślijmy jedną jednostkę tu, jedną jednostkę bardziej tu. Ten niech będzie, niech on tutaj podjedzie. Nie, ten niech podjedzie tu. Ta jednostka niech zostanie tu. I tu mam jeszcze jeden moturek. To niech podjedzie tu. Ten bardziej jakoś tak. A w sumie, no i jeden, wiadomo, gdzieś w te okolice. Dajmy, no a bardziej może te okolice. Nie, jednak nie. Jednak tu. I rozpocznijmy dyżur. Okej, tu już się coś dzieje. Prawdopodobnie z bronią ktoś. Pomoc medyczna potrzebna. Dobra, wysyłamy tych, wysyłamy motocykl. Wysyłamy w sumie chyba też tych. No i niech jadą. Kurczę, poważne zlecenie już na samym początku. Dobra, mamy jakiś telefon. Co tam się dzieje? Co to znaczy, że... Ten, gdzie to jest? Zobacz, najpierw. Okej, na jakim adresie? Tutaj, no dobra, to tak, przetransportujemy się tym tu. Dlaczego przeszkadza? To nie jest sprawa dla 911. Sir, this isn't an emergency call.
You'll need to contact the proper city services to make a complaint. Oh, really? I thought you at least had to try to help me. No, mogę to sprawdzić, że nie chcę, nie, ale... Jest to sens. Co tu się dzieje? Okej, okay, tutaj mamy jakąś... atak epilepsji. Tym razem mam nadzieję, że się uda już. Z tą epilepsją. Okej, okay, tutaj nie było potrzebne, żeby aż tyle osób przyjeżdżało. Motocykl możemy uwolnić. Tu coś mamy. Podejrzani. Dawaj tą furgonką. No, coś tu sobie spiszą i tyle, no. Dzwoniące. No, to nie było, powiedzmy, konieczne, ale i tak... Okej, okay, jest początek. Jest początek tego, więc możemy sobie podjechać. Początek zmiany. Nie ma dużo zleceń. Okej, okay, tu się coś dzieje. Ranny, pomoc medyczna. Przewiezienie do szpitala. Dobra, to pojedziemy tym. Bo ten motocykl mi nic nie da. I'm worried they will start fighting any moment. Okay, skąd pani dzwoni? Okay, where are you calling from? It's the car wash at... Myjnia samochodowa, no nieźle. Tutaj. Okay, hello? Pojedźmy tu. Z naszych ludzi? Do you know either of these men? No, I have no idea who they are. Haven't seen them here before. They scared all of my customers off. Okay, pojedziemy tak. Czy jest pani w stanie określić, czy mają broń? Can you tell if they have any weapons? I don't know. Hurry, it's getting violent. Have you tried to calm them down? Guys, calm down, or else the police will come. Are you there, sir? I think they don't want to meet any policemen. They're running to a car. Can you tell the make and model of the car? Black SUV. They're driving away. Okay. Jak wyglądali? Can you tell me what the men look like? Are they white, black, Hispanic? Mhm, marka i model SUV-a. You know the make or model of the SUV they left in? No, sorry. Nie wiem, jak powiedzieć, wyślę funkcjonariuszy, żeby rozejrzeli się za nimi. I'll have officers keep a lookout for them. Okay, bye. Szkoda, że czasem niektóre kwestie, wiecie, wybiorę jedną kwestię, jakieś inne zostają już zablokowane. No, szkoda, że tak to jest, no ale co zrobić? Niech się tu zbliżą bardziej. Okej, okay, coś tam kogoś znaleźli. Kłócący się mężczyzna. Dobra, no. Nie powinno być źle, chyba ich tylko spiszą. Nic więcej. Spoko. Co my tu mamy? Wylew koleś ma. O kurczę. Dobra, no to za chwilę tam będzie. Ktoś nowe zlecenie. O, co tu się dzieje? Czterech podejrzanych, narkotyki, głośna impreza. No dobra, to oczywiście patrol ten duży wyślemy. Oj, telefon. Gdzie? Zobaczymy, gdzie to jest, żebyśmy wiedzieli. Aha. Dobra, to podjedźmy tym. Kiedy straci przytomność, czy był tam pan? Okej, widoczne obrażenia. Pobity. Czy oddycha? O nie, nie oddycha. Sprawdź usta. Odchyl mu głowę. Do you know how to perform CPR? Yes, I'm on it. Great. Continue until the ambulance arrives. Okay, hurry. Okay, nieźle. Gość się zajął. Tutaj nie wiem, co się dzieje. Przewiezienie do szpitala. Aha, no to trochę dupa. Bo tym go nie przewiozę. A ten niech podjedzie w takim razie. O, tak serca. No, ale coś mu tam, nie wiem, może pomogą jakoś. Co mamy tutaj? Czekajcie, zwolnimy to. Prawdopodobnie ktoś z bronią, Boże, pomoc medyczna konieczna. Tutaj jakichś podejrzanych mamy, fuck. Dobra, w takim razie ci muszą podjechać tu. Ten też niech jedzie tu. A, tu jest, okej, okay, przy tym ktoś. Ten niech jedzie, bo ten chyba nie... Dobra, ten na końcu. Tym się na końcu zajmiemy. Dobra, ten motocykl niech tu przejedzie troszeczkę. Czekaj. I przyspieszmy.
Okej, ten już jedzie, ten jedzie tutaj, dobra. Przospieszcie się, chłopaki. Dobra, teraz ten, co tu się dzieje? Pomoc medyczna, nóż, dobra. Ten niech jedzie, ten tu. Albo nie inaczej, ten niech jedzie tu. Ten niech jedzie tu chyba. Ten podjedzie tu. Okej, czekajcie, wszyscy zgłoszenie sobie włączmy. Następny telefon. O, okej, gdzie? Phoenix Avenue. O, tam, okej, kiedy to się stało? Kto spowodował wypadek? Okej, policja musi być. Jesteś ranny? Are any of the vehicles blocking traffic? Yes, one of them can't be moved. All right, sir. Please wait for the emergency services to arrive. No tutaj potrzebujemy wszystkich trzech tak naprawdę. No ale niestety na razie nie mam jak tam posłać karetki. Na razie ci tutaj się... Okej, ci mogą podjechać tu. Ten za chwilę może podjechać tam. Jeszcze nie było tylko, że nóż? No dobra, ten dostanie... Szybko ten, przetransportowany. Ten motocykl mógłby podjechać tu. Okej, co my tu mamy? Prawdopodobnie ktoś z bronią torebka podejrzany ucieka. Dobra, niech jedzie motocykl na razie. Za chwilę ktoś tam podjedzie inny. Okej. Potrzebujemy jeszcze tutaj chyba dwóch osób. No właśnie, telefon ustawiony. Jesus. Adres. Where are you, sir? In front of... So what's on fire? I guess it's a living room. I need you to be more specific, sir. Is the room in a house or an apartment? It's part of the house. Mm-hmm, dużo ogień. Right, so how big is the fire? Pretty big. The flames are shooting up 10, maybe 15 feet. Mm-hmm, to wysyłam drugie jeszcze. Czy is się rozprzestrzenia? I don't think so. Okej, okay, tutaj coś jest. Jest pan w środku? Nie. No, I saw the fire through a window. Czy to jego dom? No, I was just passing by. Okej, okay. Czy ktoś jest w środku? Do you know if there's anyone inside? Yes, I think so. I heard a scream just before I called. Damn the it. Fire department is on the way. Okay, goodbye. Okay, goodbye. Dobra, ten tutaj. Włamanie do mieszkania, tak? Czterech, o Boże, nie, zbyt głośna impreza. Co on tam mówił, że włamanie do mieszkania zauważył? Chyba, że tutaj jest to włamanie. Nie jestem pewien. Informacje? Tak, tu jest to włamanie, dobra. Kto? Ci? Oh shit, dobra, czekajcie, bo tutaj nie mam chwilowo policji. Dawaj tutaj. Ty się przydasz tu. Tutaj pożar, fuck, następny. A, shit. Dobra, ale czekajcie, tutaj widzę, że ci już sobie poradzili, więc oni tu podjadą. Ten niech jedzie na razie, nie wiem, gdzieś tu. Czekaj. Dobra. Ci potrzebują, tutaj będzie straż, dobra. Fajnie, karetka tam jedzie. Tutaj ktoś, niech oni podjadą w sumie tu. Ci niech wracają. Telefon. 911, what's your emergency? O, znowu sprawa z brzuchem. O dobra, jak od dawna? So how long have you had this stomach pain? I've been feeling awful since this morning and it feels like it's getting worse by the hour. Okej, jaki jest twój adres? What's your address, sir? Tutaj, okej. Okay. Podjedziemy tym. Czy coś jeszcze cię boli? Does anything else hurt? No, I can't feel anything except the pain in my belly. Kurde, ile pożarów. Jadł pan coś niezwykłego? Have you eaten anything unusual lately, sir? No, just what I always eat. Dobra, wyślę ambulans. Okay, I'll send the ambulance. Thank you. Thank you very much. I'll wait for them to get here. Bye. That's not possible. Czy ja właśnie to zignorowałem bez sensu? Oh shit. Kurde, powiedziałem mu, że wysyłam ten i zignorowałem. Chciałem dać czekaj. Chciałem już przestać z nim gadać, ale... Aha. Płonący śmietnik. Serio? Naprawdę? Takie pierdoły? Oni się tym teraz będą zajmować? No trudno. Tu się co dzieje? Okej, tutaj za chwilę tych ogarną. Kurwa, zjebałem, no. Szkoda.
Tutaj się coś dzieje, dobra. Wyślij. Utrata świadomości, aha. Dobra, niech będzie. Ten motocykl tak się na razie średnio przydaje, bo po prostu mu nie wychodzi. Czekaj, chciałem dać, czekaj, dałem ignoruj. Fuck, mam do dupy. No trudno. Dobra, tutaj... A, chyba... A dobra, oni zgasili ten śmietnik. To i tak nieźle. Coś tu się dzieje, dobra. Kobieta zaczęła wcześniej rodzić. Dobra, motocykl niech zapierdziela. Niech czekają. Ci tu wracają, bardzo fajnie. Niech sobie wracają. W sumie już dobiega zmiana prawie do końca. Następny telefon. 911, what's your emergency? Hello? I hear loud noises from the neighboring flat. Can you send somebody to check it? Hałas, okej. Okay. What's the address you're calling from? My house is at... Okej, okay, no dobra, możesz tu podjechać tam. Co się dzieje? You know what's happening at your neighbor's place? Some kind of a party, I guess. I hear a lot of voices and loud... No i teraz dopiero zaczęliśmy słyszeć muzykę, tak? Yep, yep. Uspokój ich. Did you try asking them if they could turn down the music? Are you sure it's safe? They don't sound like reasonable people. To be honest, I'm a bit scared of them. Could you tell me why you're not feeling safe? I've heard some aggressive voices, maybe an argument. I think they might start fighting at any moment. Okay, czy mają broń? Do you think they might have any weapons? Did you hear something that might indicate that they might be armed in any way? Yes, somebody's shouting threats about pulling out a gun. Okay, wysyłam policję. I'm sending the emergency services, okay? Just stay at your apartment and stay calm. Thank you. I'll be waiting at my place. Bye. Dobra. I czekaj, nie ignoruj, czekaj. Kurwa, zignorowałem jedną, masakra ze mną. No dobra, trudno. Ale już niedługo. No trochę ich, kurde, jest i jeszcze broń mają, ale ci za chwilę podjadą. Nie będzie źle. Tu ktoś ranny. Dobra, ci już są. Dozbrojeni ze strzelbą. Pozabijajcie wszystkich, spiszcie kogo się da. I tyle. Czekajcie. Dobra, to chyba tyle w sumie. Rozwiązania? O nie, coś jeszcze się tutaj urodziło, tak? Podejrzeni, kilka osób pije alkohol. Dobra, dajcie na tych, kurde. Ale nie wyobrażam sobie, po co miałby mieć rower, po co miałby mi być rower, bo po prostu, wiecie, będzie troszkę na zasadzie, no spoko, i co, wskakuj do bagażnika, czy co? Na motocykl nawet się, jeśli się będą po prostu bardzo powoli poruszać, tak? Bo motocykle są na tej zasadzie, okej, okay, jesteśmy bardzo szybkie, chociaż nie możemy tak naprawdę, nie możemy jakby nikogo odwieźć do szpitala, ani nie wiem, na komisariat czy cokolwiek, ale okej, okay, jesteśmy szybko na miejscu, możemy złapać samochód, no ale kurwa, rower? No to takich nawet pijących na ławeczce w parku nie będą jechać 3 godziny z drugiego końca miasta. Dobra. No i tyle. Udało się. Wykroczenie parkingowe. Serio? Samochód, który został usunięty z miejsca... Okej, zwolennik zgłosił problem. Interwencja służby parkingowej nie była konieczna. No ja wiem, wiem. Szkoda, że tutaj mi odjęli. No i za ten ból brzucha. Operator zdecydował się wysłać karetkę. I to był błąd? Nie to, że nie dojechała, tylko błądem było to, że wysłałem karetkę. No tak, w sumie to nie było coś jakieś bardzo poważne chyba. Okej, okay, 126 punktów reputacji. Nie. 126 punktów reputacji mamy. No i co? I możemy zobaczyć, tak, tu mamy jakąś panią, to możemy ją przydzielić. By się zrobiło miejsce. Tu mamy chłopaczka, dobra, 62 tysiące, słuchajcie, mamy. To już jest coś, co można by jakoś wykorzystać, albo na przykład po następnym dużurze. Bo teraz dobrze poszło, naprawdę dobrze poszło. 62 tysiące. No generalnie tak, transport medyczny możemy sobie załatwić. Albo ambulance. Wóz policyjny. Myślę, że najbardziej chyba mnie jednak to interesuje. Bo tego mam najmniej, pomimo tego, że w sumie kupiłem motocykl przed chwilą. To i tak tych karetek, te karetki się przydadzą. Tu mamy coś takiego jak transport medyczny i to już są trzy miejsca. Ta sama prędkość, ta sama zagoda, ale trzy miejsca, 50 tysięcy. Myślę, że możemy śmiało kupić, że to się przyda. Karetki się przede wszystkim przydadzą. Mam jednego gościa, dwóch dorekrutujemy, więc kupuję. Służby jakieś. 50-57 słabo, 83-53, 89-57, 66-90, nice
6796. Bierzecie. Aha, jeszcze jednego, no do tego też. Nowa jednostka. Tu sobie pojazd wrzucimy. Służby. Proszę bardzo. Niech jeżdżą. I teraz tak, policja. Mamy jakieś w ogóle dwa pistolety. Okej, tutaj gość, nie, tutaj dziewczyna nie ma pistoletu. No i tutaj w sumie nie mam komu dać tego pistoletu więcej. Skądś się jeden, kurczę, wziął. Nie wiem, masz, chcesz, to masz pistolet. Dobra, i chyba zostawimy na razie tą kasę. Zobaczmy na ekwipunek, co my tu możemy takiego ciekawego dokupić. Właśnie zastanawiam się, jak działa pies, w sensie, czy psa mam przydzielić gdzieś tutaj, na przykład do jednostki, jako ten, jako... W sensie, jako przedmiot, czy jako, kurczę... no, jak to się nazywa? Jako przedmiot, czy jako... członka załogi? Defibrylator. To narzędzie jest szczególnie przydatne w przypadku niemal śmiertelnych obrażeń, no... Może się przydać, to kupmy ten defibrylator. Dajmy tego gościowi. W sumie to chyba tyle. W sumie to tyle, rozmieśćmy jednostki i ciśniemy. Kurczę, 20 minut mi zajęło w ogóle dotarcie do tego momentu w odcinku. A ja dopiero pierwszy dyżur zrobiłem. Trochę dupa. No ale okej, przejdźmy tu. Ten motocykl może niech przejdzie tu. Ten niech przejdzie tu. A ten może tu zostać w sumie. A nie, ten niech jedzie gdzieś tu, o. Powiedzmy. I ten jeden jeszcze też gdzieś tu. Ładnie sobie rozstawiłem tych... te karetki. Dobra, tutaj się w tamtą stronę się średnio cokolwiek dzieje. Zróbmy tak, tak i tak. I może ten jednak tak. Dobra, rozpoczynamy dyżur. I ciśniemy. Musimy teraz wykręcić poważny wynik, zajebisty wynik. Okej, coś tu się już dzieje. Proszę bardzo, praca techniczna. Napierdzielamy. Dobrze było wysłać tam tą jedną jednostkę. Okej, gdzie? Okej, jacyś ranni? To już jedziemy. Kto spowodował wypadek? O, tak go spiszemy. I nie ignoruj, tylko czekaj. Zgłoszenie otwórzmy. Jednostek już mamy dosyć sporo. No i fajnie, że to jest wszystko tak wypisane, tylko no kurczę, zasłania to sporo. Pomoc medyczna jest potrzebna, nastąpił atak epilepsji. Dobra, dawaj, napierdzielaj tam. Przyspieszmy. W sumie do tej pory się nie zainteresowałem, że tu są jakieś, wiecie, opcje typu, żeby klawiszami zmieniać tu prędkości. Znaleziono mężczyznę z igmą w ramieniu. Dobra, no to lećmy tam. Może ten, nie wiem, czy będzie transport potrzebny. Dobra, jedź tym i ciul. O, następny telefon. O Jezu, znowu. Czy ktoś mnie słyszy? Kieszeń komuś dzwoni. Rozłącz się, ja odzwoń. To kieszeń dzwoni komuś na 100%. Hello, sir. We got a 911 call from your phone. Do you have an emergency? Excuse me. It's my thought. I accidentally called 911. Sir, are you having an emergency? No, I'm not. Please lock your phone and make sure you won't call 911 by accident again, okay? That way you won't take up an emergency line for more important calls. Of course. I'm sorry. Dobra. Nie ignoruj. Nic tu nie trzeba zrobić. Dobra. Zauważono padaczkę. O, patrz, padaczka! A kurczę, tu coś zapierdziela. Dawaj za tym gnojem. Mocno ucieka. Przekroczył to mocno dozwoloną prędkość. Następny telefon. Okej, gdzie? Okej, zapierdzielaj ty. Czy oddycha?
Sprawdź usta. Może lepiej niech ty jedziesz. Do you know how to perform CPR? What? I don't know what that is. Okej, poszukaj pomocy. Is there anyone else there who could help you? There's some girl. Hey, do you know how to perform CPR? Yes? No. Okay, she'll do it. Great. Continue until the ambulance arrives. Hurry. No okej, okay. No już napierdzielamy. O, tu się coś stało. Podejrzany jakiś. Kierowca znacznie przekracza dozwolone limity. Dobra. To niech tam jadą po niego. A i dogonimy go. Powinni go dogonić, no. Nie powinno być problemu. Dobra, ci się już zajęli. Zaraz karetka przyjedzie, będzie spoko. No, czekaj, czekaj. Co jest? No, no przyspieszmy. Tu nam się coś dzieje. Przekroczenie. Strasznie dzisiaj szaleją na tych drogach w Albuquerque. Dobra, czekaj. Tu coś się dzieje. Pożar jakiś, tak? A coś tam się zajęło. Ognie, nieważne. Dobra, no. Co tam? No, znowu. Gdzie się zdarzył? Jesteś ranny. To wysyłam. Czemu tędy? Czemu nie tu? Jesus. Tak, jakie obrażenia? Kiedy się to stało? Pojazd blokuje drogę? Patrzcie, jak to ten. W sumie to nam się na nic nie przyda. Musimy tu wysłać jakiś radiowóz. Gdzieś nie możemy tutaj ten, ale i tak musimy. Nie, to musimy radiowóz wysłać. A to jest dla mnie nienormalne. Dlaczego tak ma jechać? Co tu w ogóle się odkurza? Ten też. No, no dobra, tu nie było przez. Ale tu jest most. Fizycznie jest tu most. Dlaczego on nie może, nie wiem, jakoś tu przejechać, coś ten interesować? Masakra, dobra, czekajcie wszyscy. Kot na drzewie, płonący śmietnik, ale kurde, zadanie po prostu. Masakra. Przyspieszmy. Ale nie mało się działo do tej pory. Tu się coś stało. Potrzebna pomoc, dozwolona prędkość. Dobra, jedź tym. Te motocykle są spoko w momencie, kiedy, wiecie, przekraczają prędkość. Tylko. Nieprzytomny mężczyzna, gdzie? Okej. Okay. To czy oddycha? Jedź ty też, sprawdź usta. Odchyl mu głowę. I resuscytacja. No już jadą. Napierdzielają. Tu jakiś kod na drzewie, tu jakiś coś. Czekajcie, co tu jest? Okej, tu się coś stało. Ktoś z bronią prawdopodobnie. Grupa napastników pobiła ofiar. Dobra, napierdzielaj ty tutaj. I ty tutaj też, i ty tutaj też. Następny telefon. O, gdzie? Okej, napierdzielam, kiedy to się stało? Co? Sir, I want you to go to your nearest police station and report the crime there, okay? But they... All right, whatever. No co za po prostu gość, no. Ale to było wczoraj wieczorem, a jest noc dzisiaj. The fuck? Kurczę, słaba jakaś ta zmiana. 27 punktów reputacji. To ktoś upadł ze schodów, bo skręcił kostkę. Jezus Maria. Szkoda gadać. Dawaj ty tutaj, ty w sumie nie masz sen. Czekaj. Niech tam czekają, niech się coś stanie.
Okej, okay, się podziało. Ranny, duży pożar. Telefon, odbierz. 911, what's your emergency? I want to report a fire. Mhm, gdzie? Where are you, sir? In front of... So what's on fire? I guess it's a living room. I need you to be more specific, sir. Is the room in a house or an apartment? It's situated in an apartment building. Mhm. Jak duży ogień? So how big is the fire? Pretty big. The flames are shooting up 10, maybe 15 feet. Mhm. Nie jest pan w środku? You're not inside, are you? No, I saw the fire through a window. Okej, okay, czy się rozprzestrzenia? Is the fire spreading anywhere? Yes. Okej, okay, pana dom? Is it your place? No, I was just passing by. Czy ktoś jest w środku? Do you know if there's anyone inside? Yes, I think so. I heard a scream just before I called. The fire department is on the way. Okay, goodbye. Okej, okay, czekajcie. No kurczę, akurat dwie sytuacje, gdzie mam pożar i są i ranni i potrzeba straży pożarnej. Trochę dupa, bo mam tylko trzy straże, a to duże pożary są. Objawy grypy u chorego, naprawdę? Grypa? Jezus Maria, co tu się nie oddzieje teraz? Mówiłem, niech się coś dzieje i co? Wszystko się zesra teraz. Okej, okay, gdzie? Kiedy? Następna. The 911 line is for immediate emergencies, not for something that happened in the past. I want you to go to your nearest police. Przed chwilą gość dzwonił dokładnie z tym samym. Ten sam dialog przeczytały dwie osoby. No, masakra, dobra. Co tu się dzieje? Ranny, duży pożar. Dobra. Ignoruj, czekaj. Czekaj. Czekaj, mówię, kurde, dobra. Tutaj się uporają z tym ogniem, pojadą tu. Ci tutaj się spróbują uporać z tym. No, dacie rady? Dobra, pięknie, teraz lecicie tu. I gasicie drugi pożar. Jesteście ciekawi, co ten, jakbym tak wrzucił tych ludzi tutaj. Czy coś mi to da? O, co tu jest? Aha, nie, to ignoruj. Czy oni cokolwiek zrobią? Okej, no coś tam się starają zrobić tak naprawdę. Niewiele tak naprawdę to pomaga, ale wiecie, sprawą się zajęli, tak? Ignoruj, czekaj. To czekaj, dobra. A to już będzie ostatnie. Więc wy możecie jechać tutaj. Ignoruj, czekaj. Czekaj. I za chwilę ten ogień powinien być zgaszony. Jak zapierdzielasz, miło. Pięknie, dobra, fajnie. Szybko poszło tutaj, naprawdę. Uwinęliśmy się w 12 minut. Bardzo fajnie. 167 punktów reputacji. Właściwie jesteśmy w stanie szybko dosyć, wiecie, przejść z Albuquerque do chyba Chicago jest następnym miastem. Zostało nam ile punktów? 20... Czekajcie, 190, czyli 23 punkty, to na 100% da się, no bo wtedy na tym dużo rzeczy, 41. Fajnie, to jest, widzicie. I zobaczmy ten, wróćmy sobie jeszcze tutaj, 45 tysięcy. No jak się, kurczę, inwestuje trochę w sprzęt, to po prostu zwraca się. Ten naprzód dyżur był dosyć spokojny, okej, okay, pomimo że tego, że na samym końcu nagle musiałem wysyłać karetki i straże pożarne i w różne miejsca, ale generalnie fajnie, fajnie się to kręci. Na razie chyba kasę zostawimy, bo i tak nie kupię nic. Nie polepszę straży. Kasę sobie zostawimy, mam nadzieję, że to... Już nie pamiętam, czy to przechodzi na następne miasto, ta kasa, czy nie, bo na pewno nie ci, ale kasa chyba przechodzi. Więc okej, okay, tyle w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak tak, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film. No i teraz też macie na ekranie karty odsyłające was do innych odcinków, także zapraszam serdecznie. No i trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia. Bye, bye.